Wiem, że kot powinien być czarny, żeby wszystko się zgadzało, ale mamy w domu tylko takiego szarego. Zanim przejdę do recenzji, to tak. Pozwólcie, że zdejmę te okulary, one są bardzo fajne, ale niestety strasznie niewygodne. No i po drugie mam taki apel. Jeżeli uważacie, że Hello Kitty to jest narzędzie szatana, jeżeli w muzyce Led Zeppelin puszczonej w SPAC słyszycie czarną mszę, to absolutnie nie oglądajcie tej recenzji i nie zbliżajcie się nawet do serialu, który dzisiaj będziemy oceniać, czyli do Chilling Adventures of Sabrina. Dzisiaj recenzujemy właśnie pierwszy cały 10-odcinkowy sezon tego serialu. On zadebiutuje na Netflixie już jutro, w piątek, 26 października. Jest to serial, który od samego początku, właściwie od momentu, kiedy ogłoszono, że powstanie, wzbudzał naprawdę sporo emocji z kilku przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że jest to serial realizowany przez ludzi, którzy stworzyli Riverdale. Tak, to jest serial od tych samych twórców, a także oparty na Archie Comics, tylko na troszkę innej serii, do tego też później przejdziemy. Druga rzecz jest taka, że zapowiedziano, że Chilling Adventures of Sabrina będzie serialem mrocznym. Będzie co prawda w kategorii Young Adult, ale będzie serialem bardzo mrocznym, będzie horrorem, będzie miał nawet elementy okultystyczne. A trzecia rzecz jest taka, że główną rolę, rolę Sabriny Spellman, gra tam Kiernan Shipka, taka młoda amerykańska aktorka, 19-letnia, którą możecie kojarzyć jako dziecięcą aktorkę, która wystąpiła w Mad Menie. Ona była córką Dona Drapera, grała Sally Draper i była tam absolutnie fantastyczna, ale to jest jej pierwsza główna serialowa rola. Serial oparty jest na serii komiksów pod tym samym tytułem, wydawanych w ramach Archie Horror od 2014 roku, stworzonych przez Roberto Aguirre Sacasa, który jest również showrunnerem serialu. Nie pomylcie ich jednak z oryginalnymi przygodami Sabriny pod tytułem Sabrina the Teenage Witch, czyli Sabrina nastoletnia czarownica, które wychodziły w Archie Comics na początku lat 60. Chociaż obie te serie łączy ze sobą postać Sabriny, to tutaj właściwie podobieństwa się kończą, dlatego że Sabrina nastoletnia czarownica to jest taka lekka opowiastka o rzucaniu zaklęć, lataniu na miotle i gadającym kocie, podczas gdy Chilling Adventures of Sabrina to jest okultystyczny horror o czarnej magii i nekromancji. Starsi widzowie na pewno Sabrinę kojarzą przede wszystkim z sitcomu z 1996 roku pod tytułem Sabrina nastoletnia czarownica z taką pacynką kotem gadającym, gdzie Sabrina była taką właśnie głupkowatą nastolatką, bardzo sympatyczną, na tyle sympatyczną, że pokochały ją miliony Amerykanów. Serial cieszył się ogromną oglądalnością stacji ABC, tak mniej więcej 17 milionów osób śledziło jej przygody regularnie, natomiast no, w tym momencie czasy się zmieniły i można już robić trochę bardziej pojechane seriale. Nie trzeba koniecznie robić telewizji familijnej, z czego skwapliwie skorzystali twórcy Chilling Adventures of Sabrina, która absolutnie nie ma w sobie żadnych elementów sitcomowych. Nie, nie. Jest za to sporo bardzo mrocznych motywów. Powiedziałabym nawet, że Chilling Adventures of Sabrina jest jak sequel dziecka Rosemary, tylko że dziecko dorosło, ma teraz 16 lat i właśnie ma być poślubione szatanowi. Od samego początku pojawiają się porównania Chilling Adventures of Sabrina do Riverdale, no bo wiecie, ci sami twórcy, to zobowiązuje, czy rzeczywiście to będą aż tak bardzo podobne do siebie produkcje. I po obejrzeniu pierwszego sezonu Sabriny mogę powiedzieć, że rzeczywiście klimat jest nieco zbliżony. To są zupełnie różne seriale, ale na przykład podobnie jak w Riverdale, w Sabrinie bardzo trudno jest określić czas akcji. Serial jest, podobnie jak Riverdale, bardzo zdesignowany, powiedziałabym nawet, że troszkę przeestetyzowany, nawiązuje do klimatów retro, są tutaj nawiązania do lat 60., ale na przykład w warstwie muzycznej są nawiązania do lat 80. i 90., natomiast obyczajowo jest współcześnie, w związku z czym trudno się troszkę zorientować, w którym konkretnie roku czy okresie historycznym rozgrywa się akcja serialu.
Błędem byłoby jednak stawianie znaku równości między Riverdale i Sabriną. To są jednak zupełnie różne seriale. Ja wiem, że nas ogląda bardzo dużo fanów i fanek Riverdale w tym momencie. Pozdrawiam serdecznie, ale ja na przykład nie jestem fanką Riverdale już od pewnego czasu. Od drugiego sezonu uważam, że ten serial trochę zgłupiał, że popełniono tam dużo błędów scenariuszowych, że jest dosyć dużo absurdów. Na szczęście Sabrina taka nie jest, przynajmniej ten pierwszy sezon naprawdę trzyma się kupy i liczę na to, że będzie się trzymał głównych wątków i będzie rozwijał tą całą historię nie chaotycznie, tylko bardzo spójnie w kolejnym sezonie, który już zresztą powstaje. To jest akurat dobra wiadomość dla tych, którym Sabrina się spodoba, że Netflix już kręci drugi sezon. W jednym z wywiadów showrunner Riverdale i Sabriny mówił o tym, że już na samym początku, jak zaczynał pracować nad Riverdale, CW wymusiło na nim pewne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób ten serial będzie się rozwijał, w jaki sposób będzie kontynuowany. Chcieli, żeby to była historia przede wszystkim skrojona na miarę ich widzów, widzów CW. Troszkę bliżej procedurala, trochę niekonsekwentna, bardziej sensacyjna i bardziej nastawiona na zagadki. Natomiast w przypadku Sabriny od samego początku miał swobodę twórczą, co jest bardzo ważne i może na przyszłość też rokować, że ten serial pójdzie w dobrym kierunku i nie zagubi się w jakichś absurdalnych wątkach. Jeżeli chodzi o obsadę, to uważam, że jest dobrze, szczególnie jeśli chodzi o obsadzenie Sabriny, głównej bohaterki. Jak już mówiłam, grają Kiernan Shipka i jest to najlepszy wybór, dlatego że trudno sobie w ogóle wyobrazić inną młodą aktorkę, która by tak bardzo pasowała do klimatów retro jak właśnie ona. Ona, która sprawdziła się przecież u boku swojego ojca Dona Drapera w Mad Menie, który rozgrywał się w latach 60. Czyli mamy retro aktorkę. Poza tym bardzo zgrabnie balansuje na granicy naiwności i mroku, który towarzyszy jej studiom czarnej magii. Jest uparta, jest samoświadoma, przez co w Sabrinie pojawia się sporo wątków feministycznych, również na bardziej symbolicznym poziomie. Sabrina jest w końcu czarownicą, która odmawia podporządkowania się narzuconej jej roli i walczy o to wszystkimi dostępnymi środkami. Strzałem w dziesiątkę było też obsadzenie Ross Lynch i Mirandy Otto w rolach ciotek Sabriny, które ją wychowują. Każda z nich jest różna, każda wnosi zupełnie inne emocje do serialu, ale obie są bardzo ekscentryczne i obie naprawdę świetnie się sprawdzają. Wracając na koniec do porównań, to Chilling Adventures of Sabrina i Riverdale to są dwa różne seriale. Sabrina jest serialem dużo dojrzalszym, dużo bardziej przemyślanym, myślę, że też skierowanym do szerszej grupy wiekowej, poważniejszym, też bardziej pojechanym, bo tam pozwalają sobie już na takie rzeczy, że ja miejscami byłam w szoku. Poza tym jest to horror, musicie pamiętać, że jest to horror i to taki gotycki horror, mroczny horror. Są tam nawet elementy gore, są jumpscary, więc żeby nie było, że nie ostrzegałam, całość jest utrzymana w bardzo mrocznych kolorach, ale jest też trochę elementów komiksowych, jest też trochę elementów retro i wszystko to składa się na naprawdę bardzo fajny, wyróżniający ten serial klimat. Jednym słowem, jest dobrze, tak dobrze, że jestem przekonana, że Netflix ma kolejny hicior w kieszeni i że jest to serial, który obejrzy nie tylko ta zamierzona grupa wiekowa, ale również dużo więcej osób w bardzo różnym wieku, dlatego że ten serial może się spodobać teoretycznie każdemu, pod warunkiem, że kupi tą bardzo mroczną estetykę i że przełknie te wszystkie satanistyczne czarne msze i inne okultystyczne motywy, które się tam pojawiają. Mam też nadzieję, że drugi sezon nie pójdzie drogą Riverdale, ale liczę na to, że twórcy dojrzeli i że Sabrina jednak będzie osobną produkcją, a nie produkcją z cyklu Riverdale i spółka, mimo tego, że przecież obie produkcje nawiązują do Archie Comics. Tyle od nas, tyle ode mnie. Po obejrzeniu pierwszego sezonu Sabriny bardzo jestem ciekawa, jak odbierzecie ten serial, czy Wam się spodoba. Mnie się spodobał na tyle, że widziałam go aż dwa razy.
Koniecznie piszcie w komentarzach, koniecznie dawajcie nam znać, czy się podobało, czy się nie podobało, czy będziecie oglądać dalej. No a poza tym, jeżeli się w ogóle to wideo podobało, ta nasza recenzja, to koniecznie łapki w górę. Subujcie nasz kanał, wpadajcie na naszego Instagrama, na naszego Facebooka, na naszego Twittera i w ogóle oglądajcie nas.